Szanowni, chciałem opowiedzieć o tym, co robiliśmy dzisiaj na lekcji. Zmniejszę się, żeby nie zasłaniać. Dobra. Ups. To nawet trzeba chyba przeciągnąć to do góry, bo tam jednak jestem. Zasłaniam trochę. O tak. No więc zajmowaliśmy się pomiarem gęstości. To chodziło o pomiar gęstości takich przedmiotów, których objętość trudno wyznaczyć, trudno obliczyć, trudno zmierzyć bezpośrednio. Gęstość to jest stosunek masy do objętości. Gęstość to jest stosunek masy do objętości. Oznacza się ją często taką grecką literą ρ. Ona tu wygląda jak P, ale to jest z greckiej klawiatury w moim komputerze literka ρ. No i ta wielkość dla danego materiału jest stała, dlatego że no, jeżeli weźmiemy dwie nakrętki, to masa zwiększy się dwa razy, ale objętość dwóch nakrętek będzie też dwa razy większa niż objętość jednej nakrętki, więc ten stosunek będzie taki sam jak w przypadku jednej nakrętki. Jeśli weźmiemy sześć nakrętek, to masa zwiększy się sześć razy, ale objętość sześciu nakrętek będzie sześć razy większa niż objętość jednej nakrętki. W związku z tym znowu ten stosunek będzie taki sam jak w przypadku jednej nakrętki. Pomiar żeśmy starannie zaplanowali, co jeszcze zaraz się okaże. Do pomiaru masy używaliśmy po prostu wagi jubilerskiej. Ważyliśmy po kolei 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nakrętek. No i każdy miał taką stronę z brulionu laboratoryjnego, w której zapisywał po kolei masę, objętość, no i obliczał gęstość. A potem jeszcze liczył wartość średnią arytmetyczną swoich pomiarów. No więc z masą to była sprawa prosta, nieco trudniej było z objętością. Korzystaliśmy z takich niewielkich, ale bardzo poręcznych cylindrów miarowych o zakresie 10 ml, czyli 10 cm sześciennych. Fizycy lubią mierzyć objętość w takich jednostkach, na przykład w centymetrach sześciennych, choć oczywiście jednostką objętości, taką w układzie SI, to są metry sześcienne. No, ten cylinder ma dokładność pojedynczego pomiaru 0,2 cm², to znaczy pomiędzy kolejnymi kreskami oznaczającymi kolejne centymetry sześcienne jest 5 krótszych kresek, a zatem jedna podziałka to ma 0,2 cm². No i ustaliliśmy, że wprowadzimy taką zasadę, że wynik może być taki, że poziom wody jest blisko kreski oznaczającej jedną albo drugą podziałkę, dolny albo górny koniec po prostu podziałki, czyli to będzie różnica 0,2 cm², no możemy, jeżeli ktoś ufa swojej ocenie, może wprowadzić też pomiar leżący pomiędzy, w połowie tej podziałki. No ale trzeba uważać ze względu na menisk, ze względu na to, że się ta powierzchnia wody tak trochę ugina. Żeby było lepiej widać, ci, którzy chcieli, to mogli korzystać z lupy, żeby dobrze oszacować poziom wody. No bo oczywiście idea pomiaru jest bardzo prosta. Nalewamy mniej więcej do połowy tej wody, starannie, pipetą. No i potem wprowadzamy po kolei 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nakrętek i patrzymy, o ile poziom wody się podniósł. Tyle tylko, że zwracaliśmy jeszcze uwagę na to, że trzeba mierzyć, obserwować wysokość tego poziomu wody na poziomie oczu, nie od góry, nie od dołu, tylko tak w miarę równo z oczami. No był pewien problem. Problem polega na tym, że jak się wrzuca te nakrętki do wody, to woda pryska.
W związku z tym część wody tutaj osadza się na ściankach powyżej i już jakby jest mniej jej w tym cylindrze i przez to ona się podnosi nieco niżej. Żeby tego uniknąć, to mieliśmy nitki i po prostu tak nadziewaliśmy na nitki te nakrętki i bardzo spokojnie i powolutku żeśmy je spuszczali na dół, po czym żeśmy wyciągali tą nitkę. No, nitka była wilgotna oczywiście, więc troszeczkę wody przy tej okazji zabraliśmy z tej, czy zabieraliśmy z tego cylindra, ale bardzo niewiele, bo nitka jest cienka. Komu się bardzo nitka zmoczyła, to mógł dostać następną nitkę. No i bardzo dzielnie pracowaliśmy. Praktycznie wszyscy zdążyli wykonać 6 pomiarów. Ta karta tutaj jest do 8, no ale ustaliliśmy, że 6 wystarczy, i to był dobry wybór, dlatego że skończyliśmy przed końcem lekcji. Ja zebrałem wszystkie te kartki. Wprowadzę je do zestawienia, które mamy w chmurze. No i na następnym spotkaniu za tydzień będziemy się zajmować opracowywaniem tych danych i wyciąganiem wniosku. Chcę powiedzieć też, że obserwowałem, jak pracujecie. Jesteście skoncentrowani. Jak to się mówi, ręce się wam nie trzęsą, czyli macie smykałkę do tego, żeby do pracy laboratoryjnej, macie smykałkę do tego, żeby zostać dobrym naukowcem i starannie przeprowadzać doświadczenia. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję.